Piękny popołudniowy czas. O, coś mi poranki ostatnio nie wychodzą leśne. Ale dzisiaj wychodzi chociaż popołudnie. Nie jest łatwo się zebrać, jak życie towarzyskie człowieka wciągnie. Ojej. Nagle się okazuje, że na nic nie ma czasu. Tylko się rozwijać i rozwijać towarzysko. Jasna Aniela. Naprawdę, jaka inwestycja. Wspaniała, cudowna. Ale trudno naprawdę po prostu obowiązki pogodzić z tym wszystkim. No tak czy inaczej, cieszę się bardzo, że mi się udało dzisiaj wyrwać na ten spacerek, chociaż popołudniowy. Zieleń szaleje, ptaszki też. Po tym porannym chłodku przyjemne ocieplenie. Wiaterek wieje i tak dalej, i tak dalej. A przyłapałam się dzisiaj na tym po prostu, że szybko zmieniam zdanie. Na przykład okazuje się, że mam jakieś bardzo mocne postanowienie. Tak, tak, będzie tak i tak, tak zaplanowane, koniec, nie ma odwrotu. A nagle trach zupełnie z niewiadomego powodu. A dobrze, no to niech będzie tak. O mój Boże, ja nie wiem, zaczynam się bać. O czym to może świadczyć? O jakiejś chwiejności? Niezdecydowaniu? Niedotrzymywaniu różnych obietnic sobie, innym? Myślę, że nie ma się co tak martwić. Po prostu są pewne sytuacje, kiedy dajemy się ponieść jakiejś chwilce. I po prostu zwyczajnie odstępujemy od powziętego planu i po prostu leciutko ten plan korygujemy. A jeśli w tym można odnaleźć dużo radości, to kto nam zabroni czerpać radość z takiego, a nie innego postanowienia? Czy zawsze tak można? No nie zawsze, nie zawsze. Bo czasami człowiek musi trzymać się twardo pewnych wytyczonych celów i żeby nie wiem co się działo, to trzeba je realizować i być wiernym zasadom, które się ustaliło i których się przestrzega. Ale jeśli są sprawy lżejsze, można odstąpić od tego postanowienia i z uśmiechem na ustach przyznać się, tak, ojej, dobra, zostałam namówiona, tak, teraz ulegam po prostu tej chwilce czarownej. I postanowienie można odłożyć na razie gdzieś. I już, i rozgrzeszyć się bez żadnego żalu i wyrzutów sumienia. A sprawy jakieś ważne, bardzo ważne i najważniejsze? No przecież jak parę godzin poczekają, to się przecież nic nie stanie. No i w takim właśnie lekkim nastroju można trwać nie za długo, bo lepiej się zdyscyplinować i podążać za twardym planem do wykonania. Ale kiedy można po prostu lżej podejść do takiej czy innej sprawy. To jest to jak najbardziej wskazane. Absolutnie. A szczególnie tym, którzy trzymają się rutyny, jak we wczorajszym filmiku rozprawiałam na ten temat, którym strasznie trudno od tej rutyny odejść, bo co to się będzie działo, świat się zawali i wszystkie plany wezmą w łeb. No to właśnie tym chyba w szczególności warto zalecić od czasu do czasu zmianę. To znaczy, żeby zmienić zdanie na jakiś temat, żeby odstąpić od tego planu, który został tak wytyczony ściśle. I do czegoż ja tu namawiam? Do czegoż ja tu namawiam?
a namawiam czasami do lżejszego potraktowania. Niektórych kwestii. A jest to z korzyścią dla poprawienia humoru. Nagle okazuje się, że nasze twarde postanowienie było bardzo piękne, ale odstąpienie od niego na chwilę nikomu nie robi żadnej przykrości ani krzywdy, a nieoczekiwanie wiąże się z radością. I dużo też o nas mówi, że nie jesteśmy jakimiś zatwardziałkami, co to nigdy zdania nie zmieniają, tylko od czasu do czasu potrafią elastycznie ulec. Czy pokusie? Nie, no nie nazwałabym tego pokusą. Po prostu ulec chwilce nastrojowi, który spowoduje, że pójdziemy tą ścieżką, która zaprowadzi nas właśnie tam. Gdzie jest swobodnie, gdzie się można trochę wyłączyć, gdzie można zwyczajnie, najzwyczajniej w świecie pocieszyć się chwilą. Taką jak ta, z tym pięknie kwitnącym kwieciem. Czy ja myślałam, że mój dzisiejszy dzień będzie tak wyglądał? Absolutnie był inny plan. Czy ja myślałam, że popołudnie będzie tak wyglądała? Gdzież tam? Popołudnie siedzę w domu i nagrywam. Czy wyobrażałam sobie, że ja będę miała jakiś plan na wieczór? A gdzież tam? Siedzenie w domu grzeczne i przestrzeganie planu, który został wytyczony. Ale jeśli od czasu do czasu okazuje się, że można zrobić inaczej, że można odskoczyć od tej rutyny codziennej i po prostu zwyczajnie pocieszyć się chwilą, zmienić zdanie. Bo tak, jaka jest przyczyna, że się zmienia takie zdanie z chwilki na chwilę? Tak, któż to wie? Ja tego nie wiem. I to jest wspaniałe. To jest wspaniałe, że od czasu do czasu można być właśnie w takim nastroju, takiej beztroski, może trochę dziecięcej, może trochę naiwnej, ale to nic. Ale beztroski, radosnej, jak ta zielenina. I tyle w tym temacie. Życie towarzyskie, które mnie właśnie pochłonęło, nie zezwala mi na jakieś głębokie refleksje o życiu. I po prostu daje się ponosić tym chwilą radości, beztroski. I wtedy mi ani w głowie jakieś poważne rozważania. No mam nadzieję, że wszyscy biorą teraz oddech, ci, którzy słuchają moich filmików. No nareszcie, Boże, kobieta się wyluzowała, bo już się doczekać nie można było. Tylko wałkowanie jakichś poważnych kwestii. Nie, chyba ze mną tak źle nie jest. Nie jest to ciężka filozofia życiowa. Tylko podpowiadanie sobie, może trochę też innym, jak sobie z tym wszystkim radzić, żeby było pięknie, żeby można było to piękno zauważać, doceniać, uczestniczyć w nim, widzieć je. Bo czasami uczestniczymy i nie zauważamy. Wydaje nam się to takie oczywiste, że nam się to należy i to zawsze będzie trwało. A życie pokazuje, że tak to różnie bywa.
piękny wiatr. Cudownie wywiewający wszystkie ponuractwa z głowy. Pięknego, radosnego popołudnia. Z taką refleksją, że czasami warto zmienić zdanie, warto skorygować jakiś plan, a wszystko ku radości.